przede wszystkim gratuluję wszystkim, którzy tak rano wstali i są gotowi. No niech wygrają najlepsi i bardzo się cieszę, że święto niepodległości obchodzimy nie tylko oficjalnie, choć oficjalnie też, ale miasto się bawi, a jest powód do radości, bo 98 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Wystartował pan dzisiaj chyba z najmłodszą uczestniczką. No tak, 3-miesięczną, pierwsza dyszka w jej życiu będzie. Dlaczego pan się zdecydował? Jak co roku, taka tradycja można powiedzieć. No właśnie, to chyba najdłuższy i najszybszy spacer. Najdłuższy może nie, ale najszybszy na pewno. Z Jeleniej Góry pan jest? Tak, z Jeleniej Góry. Co by pan powiedział wszystkim uczestnikom, albo tym, którzy siedzą przed telewizorami lepiej? Że jednak warto się przebiec. I ruszyć? I ruszyć się przed telewizora. Tylko 10. Dawaj, tata! Dawaj, pani Jutka! Dobrze! Trzymaj, Mariusz, to trzymaj. Tak jest, Krzysiu, dalej. Dobra, łatwo mnie wyjażdżył. Dawaj, patrz. No dla mnie bez przygotowania było ciężko tak naprawdę, ale postanawiamy to z koleżanką, że w przyszłym roku przygotujemy się i również będziemy uczestniczyły. Pierwszy raz? Tutaj tak. Medal jest? Jest. Zamierza pan startować więcej w takich jasne, imprezach? Tak. A poleciłby pan swoim kolegom, wszystkim siedzącym przed telewizorami, żeby ruszyli się? No jasne, że tak. Coś fantastyczne przeżycie, przede wszystkim medal. Skąd jesteście? My jesteśmy z okolic Lubania, dokładnie Włosień. Specjalnie tu przyjechaliście na tak, tą imprezę? Specjalnie na ten bieg. Czyli jednak można się ruszyć? Można. I jeżeli by był dalej, też bym pojechał.